Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak. Witam w kolejnym odcinku z cyklu Jak zostać maszynistą. Jest to jeden z ostatnich tematów, które chciałbym tutaj w tej serii poruszyć, jeśli chodzi o... Znaczy z mojej strony, czyli takie, które ja sam chciałem wam po prostu opowiedzieć. Natomiast jeżeli z waszej strony pojawią się jakieś pytania, jakieś kwestie, które będziecie chcieli, żebym ja jeszcze w tym cyklu opowiedział, jak najbardziej jestem przychylny. Proszę bardzo, jeżeli oczywiście, tak jak mówiłem, dalej zajdzie taka potrzeba, oczywiście dodatkowe materiały się pojawią. Tak jak mówiłem, dzisiaj jeden z ostatnich tematów, które sobie zaplanowałem. Temat odnośnie ostatniego etapu szkolenia na świadectwo maszynisty, a więc co za tym idzie w ogóle ostatni etap szkolenia na maszynisty, na którym ja, jak pewnie doskonale wiecie, obecnie jestem, czyli prowadzenie pojazdu kolejowego pod nadzorem. Jest to dość ważny etap, ponieważ od tego, jak szybko wyjeździcie godziny, które macie wyjeździć, tak szybko będziecie mogli po prostu podejść do egzaminu. Także jest to kwestia dość po prostu ważna. I chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć, dla osób, które zaczynają szkolenie, bądź już są w jego trakcie, ale do tego etapu mają jeszcze trochę czasu, troszeczkę przybliżyć, jak to wygląda, czego się możecie spodziewać, i dlaczego tak naprawdę wybór maszynisty, z którym będziecie jeździć, jest tutaj dość ważny. Pewnie w większości z was wydaje się, że skoro ten etap nazywa się prowadzenie pojazdu kolejowego pod nadzorem, no to będziecie jeździć wszystko od A do Z, robić wiecie w ogóle wszystko, a ten maszynista po prostu będzie siedział z boku i w razie czego jeszcze dawał jakieś wskazówki i tak dalej, trochę tak jak instruktor nauki jazdy. Muszę was, osoby, które tak myślą, muszę was rozczarować, że niekoniecznie tak musi być. Przyznam, że ja sam tak myślałem, natomiast dużo zależy od tego, jakiego maszynistę sobie weźmiecie. Bo może być maszynista, który najpierw on będzie chciał jeździć, żeby was poznać, czy po prostu taką ma taktykę. Potem będziecie jeździć po połowie, czyli powiedzmy w jedną stronę on, w drugą stronę wy. A pod koniec szkolenia wy będziecie już jeździć wszystko. Są też maszyniści, którzy owszem, dadzą wam pojeździć, ale jeśli chodzi o rozmowy przez radio, pisanie książki pokładowej, czy tam jakichś innych rzeczy, no to oni to, i przy pisaniu rozkazów pisemnych na przykład, no to oni wtedy to będą robić. Oczywiście no i tak oni się muszą podpisać, bo waszych podpisów tam za bardzo nie może być jako praktykantów. Natomiast generalnie już chodzi o samo fakt pisania, zobaczenia tego naocznie, no ale w książce tam ewentualnie może gdzieś tam te podpisy jeszcze nie zaszkodzą, ale na rozkazie no to wy się nie możecie jeszcze podpisać. W każdym razie właśnie chodzi o to, że on to będzie wszystko robił, a wy tylko będziecie jeździć, więc to też taka wiedza będzie, nie do końca wiecie. Będą maszyniści, którzy będą chcieli was nauczyć, a będą maszyniści, którzy mówią, a siadaj, jedź, to powiedz, musisz się uczyć, i generalnie mało będą służyć pomocą, i to wy wtedy będziecie, i na przykład też jest kolejna opcja, że to wy będziecie wszystko robić, czyli pisać rozkazy, gdzieś tam wypisywać, uczyć się wypisywać książkę, komunikować się przez radio, telefon i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj dużo zależy od tego, jakiego maszynicę sobie wybierzecie, dlatego jest to tak istotny element, o którym wam wspominałem na początku, bo od tego może zależeć, jak ten etap w waszym przypadku będzie wyglądał. Czy faktycznie się czegoś nauczycie, czy po prostu go odbębnicie, mówiąc tak niezbyt elegancko, i mało z tego wyniesiecie. No to jest dość ważny etap, no bo to jest tak naprawdę już w pełni tak naprawdę macie styczność z tym zawodem. Jeszcze jest jakiś tam ktoś, kto wam pomaga, ale generalnie no to dużo rzeczy już też na waszych barkach spoczywa, w związku z czym no wypadałoby, żeby ten etap rzeczywiście przebiegł tak, jak należy. Także tutaj akurat dobre, że jest ten etap obserwatora, ponieważ można sobie poznać, jakich tych maszynistów sobie wybrać już z tymi, z którymi jeździliście. I dlatego mówię, przemyślcie to dobrze, przeanalizujcie, popytajcie może waszych instruktorów, czy starszych kolegów, który maszynista jest taki bardzo w porządku. Bo też wiecie, jednemu będzie pasować to, że nie będzie od razu jeździł, a inny będzie wolał robić już od razu wszystko, żeby no, szybciej się po prostu już tego wszystkiego nauczyć. Także tutaj to też zależy dużo od waszych indywidualnych preferencji. Natomiast ja wam chciałem powiedzieć,
że to nie jest tak, że wy, że jest powiedziane, że wy będziecie wszystko od deski do deski jeździć. No być może powinniście, ale to mówię, dużo zależy od tego, jak, jakiego macie maszynistę, jakie on ma podejście do nauki, bo może być tak, że on was pierwszy raz na oczy widzi, na przykład, bo nie mieliście okazji się wcześniej spotkać, no ale słyszeliście, nie wiem, że jest dobry, sobie go wzięliście, albo po prostu jakąś inną ścieżką go gdzieś tam przydzielono, bo to są też takie różne rzeczy. W każdej spółce są inne obyczaje odnośnie tego przydziału maszynistów, albo sobie wybieracie, no jak nie wybierzecie, no to wam wybiorą, czy też jakąś inną ścieżką, więc też może być taka sytuacja, że będziecie się pierwszy raz widzieć na oczy, więc on też może wam tak od razu nie ufać, żeby wam dać na przykład powiedzieć, bo to tak wszystko idzie na jego konto, w razie czego, więc to jest duża odpowiedzialność, którą też nie każdy maszynista ma ochotę ponosić. W każdym razie, tak jak mówiłem, nie zawsze będzie tak, że od deski do deski będziecie wszystko jeździć. Dużo zależy od po prostu maszynisty, którego sobie wybierzecie. Może być tak, że nie będziecie na początku jeździć nic, a może być tak, że będziecie robić już wszystko, pisać książki, pisać rozkazy itd., itd. Także wybierzcie sobie mądrze maszynisty. Ja ze swojego jestem jak najbardziej zadowolony. Tak moim zdaniem nauka powinna przebiegać, jak przebiega w moim przypadku, i mam nadzieję, że każdy takiego maszynista po prostu dostanie, który rzeczywiście będzie chciał uczyć i będzie miał do tego predyspozycję i nie będziecie po prostu zawiedzeni. Ale tak jak mówię, nie nastawiajcie się, że będziecie jeździć od razu wszystko od deski do deski, bo tak może po prostu nie być. Tak, to zależy od tego, jak ten maszynista mój będzie was po prostu szkolił. Cóż, moi drodzy, to w tym materiale byłoby na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, a także za wszystkie łapki w górę oraz za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. No i oczywiście jeszcze zapomniałem wspomnieć o tym, że wybieramy zawsze trzech maszynistów. Jeden jest taki główny, dwóch jest taki zapasowy, chociaż może być też sytuacja, że wy tych maszynistów sobie będziecie zmieniać, że w miesiąc, że powiedzmy, jak wasze jazdy pod nadzorem, powiedzmy, zajmą 9 miesięcy, no to co te 3 miesiące będą się zmieniać, albo co miesiąc będziecie zmieniać. Też taka sytuacja może być. Ale jest taki jeden główny i dwóch, można powiedzieć, zapasowych. Jakby tamten był na urlopie, na zwolnieniu, czy po prostu, wiecie, z innej przyczyny nie mógł pojawić się w pracy. Ale spodziewajcie się też, że możecie jeździć z różnymi maszynistami po prostu. I co? I to chyba już definitywnie tyle. Także jeszcze raz bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę, za wszystkie łapki w górę oraz za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.